biznes w Toruniu, tak się robi biznes na Starówce i tym razem jesteśmy z wizytą jednego z bardziej znanych jubilerów z tradycjami tu w Toruniu, jubiler Karkosik i jest z nami pan Rafał Brutnicki. Panie Rafale, proszę powiedzieć, bo muszę zadać to pytanie na początek, jak wam się robi biznes tu na Starówce? Bardzo dobrze. Czyli ogólnie dobrze, bez żadnych problemów. No wiadomo, nie jest idealnie, ale nie jest też źle, także rozwijamy się cały czas. Biznes naprawdę idzie w dobrym kierunku. Ale potrzebny jest wam ten ruch turystyczny, turysta, żeby rzeczywiście osiągnąć ten zysk, jakiego oczekujecie, mając tutaj swoją siedzibę? Zdecydowanie tak. Starówka, z mojego punktu widzenia, ja zawsze to tłumaczę klientom, dostawcom, kontrahentom, Toruń, jak ja to nazywam, to jest taka pigułka Krakowa. I dwa najważniejsze czynniki. Już teraz w tym momencie mamy turystę praktycznie całym rokiem. I to po prostu ratuje praktycznie całą sytuację. No i wiadomo, Starówka wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO i to też bardzo dużo daje. Turysta jest z całego świata, już nie tylko za naszej granicy zachodniej czy wschodniej, ale i Daleki Wschód, Japończycy, Koreańczycy, Chińczycy, tak samo Ameryka Północno-Południowa, wszyscy. Właściwie to można powiedzieć, że rzeczywiście, jeśli chodzi o tę strukturę ruchu turystycznego, no to początkowo to byli głównie Niemcy, teraz to już właściwie pojawia się Włosi, tak. Teraz cały świat i to jest niesamowite. Zdecydowanie. To życzymy oczywiście więcej turystów, a jak już turyści przyjdą do was, to czego szukają, proszę powiedzieć? Przede wszystkim Daleki Wschód, czyli daleka Azja, jak dla nas dobrym luksusowym, nie wiem, najwyższej jakości dla Polaków jest złoto, wyroby wykonane ze złota. Tak na przykład, jeżeli przyjadą do nas, przylecą do nas turyści z Dalekiego Wschodu, dla nich takim złotem jest bursztyn. Czyli bursztyn, tak. Bursztyn to jest po prostu pierwsza rzecz. Od razu jak wchodzą, to jest pytanie, where is Amber? I jeżeli chodzi o marki zegarkowe, to marka Longines. Zdecydowanie tak. Wiadomo, Niemcy, Włosi, złoto, bursztyn, srebro różnego rodzaju, jak również i zegarki, bo mamy bardzo szeroką gamę różnych marek. A proszę powiedzieć, jak to jest z bezpieczeństwem na Starówce? Wy tutaj jesteście w takim newralgicznym punkcie, no bo tutaj tak naprawdę ten ruch nocny, imprezowy też gdzieś tam cały czas, to jesteście na trasie, można powiedzieć. Czy to coś zmienia? Czy to wam przeszkadza, nie przeszkadza? No czy w kwestiach bezpieczeństwa, no odpukać na razie nam nic się nie zdarzyło, aż takiego. No mieliśmy niestety jedną taką stresową sytuację, bodajże to było z 7-8 lat temu. No to gdzie, dawno temu rzeczywiście. Tak, ale to było przed remontem generalnym salonu. Teraz mamy naprawdę dobezpieczony salon. Odpukać nic się złego nie dzieje. A im większy ruch tak naprawdę, tym lepiej, także... Jesteśmy na Starówce, ale wy macie także swoje salony w centrach handlowych. Proszę powiedzieć, jaka jest różnica właśnie w robieniu takiego biznesu, w sprzedaży takiego asortymentu na Starówce i w centrum handlowym? Patrząc, jak ja to nazywam, na nasze podwórko tutaj lokalne, na rynek toruński, gama wyrobów w jakimś tam stopniu się różni, bo trzeba właśnie wyróżnić. Klient jest inny w galerii handlowej, inny jest klient na Starówce w naszym salonie. Tym bardziej istniejemy tutaj, w tym miejscu, prawie 27 lat, mamy swoją stałą klientelę. Na przykład patrząc na gamę zegarków, nastawiam się przede wszystkim tutaj na Starówce, na naszym właśnie flagowym salonie, na marki w cudzysłowie klasyczne, czyli wzornictwo klasyczne, a jednak w galeriach bardziej sprzedają się marki zegarkowe o charakterze fashion. Czyli takie bardziej odjechane. Zdecydowanie tak. Także klient jest inny. Starówka, klasyka, wiadomo, to być może taki klimat jest właśnie. Zdecydowanie, to tłumaczę. Jakieś problemy w ogóle, coś chcielibyście zmienić, poprawić, naprawić, coś co sprawiłoby, że wasz salon jubiler Karkosik działałby sprawniej, lepiej, fajnie? No, zasadniczy, najważniejszy. Miejsce parkingowe. Najważniejsza kwestia i problem to są miejsca parkingowe i kwestia dojazdu, bo jak na przykład mamy asortyment, który się pokrywa z asortymentem, który jest sprzedawany w naszym salonie w galerii Atrium Copernicus,
i ktoś do nas dzwoni i pyta się, czy jest to w Galerii Kopernikus. Niestety wybiera galerię, bo ma udogodniony dojazd, bardzo duży parking, z tym nie ma problemu, a na Starówce nie dość, że brak fizycznie miejsc, no to opłaty i tego typu pochodne. Dobrze, to w takim razie mam nadzieję, że no jest nad czym pracować, prawda? Miejsca parkingowe, opłaty za miejsca parkingowe, to mogłoby ten ruch na Starówce usprawnić. Jubilej Karkosik, prawie 30-letnia tradycja, szczególne miejsce też, jeśli chodzi o miejsce na Starówce. Mamy nadzieję, że tutaj się pojawicie. Pan Rafał Krupnicki, jubilej Karkosik, czekają. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.